Dzień dobry Państwu, Sebastian Adolski, Szykłania Lachwat TV. Dzisiaj goszczę u mojego przyjaciela Daniela Olecha w Radomiu. Witam serdecznie, dziękuję Panie Redaktorze za przybycie na nasze wydarzenie. Z okazji Dnia Ojca dzisiaj tutaj Daniel organizuje piknik. Piknik też jest poświęcony ojcom, szczególnie alienowanym od swoich dzieci, alienowanym systemowo, alienowanym przez drugich rodziców. Szczególnie tutaj mam na myśli mamy, bo w Polsce jest to problem systemowy, że co trzecie dziecko praktycznie mieszka z jednym rodzicem i dużo z tych rodziców, właśnie szczególnie mamy, utrudniają te kontakty na różne sposoby. Między innymi my obydwa jesteśmy tutaj, Daniel, takimi i nasze dzieci. Ja mogę nawet powiedzieć, że Sebastian jest jedną z większych gwiazd, jeśli chodzi o walkę ojców tutaj Radom, ale i całą Polskę. To znaczy, ja bym w ogóle nie chciał używać, żeby mi takie słowa nie padały, kurczę, bo to jest smutna rzeczywistość. Powiedz, Daniel, co tu dzisiaj się będzie działo pokrótce, a później jeszcze wrócimy do rozmowy. Jasne. No, przede wszystkim będzie wiele atrakcji, będzie można pojeździć za darmo na koniach. Przyjeżdża tutaj firma taka, która zdecydowała się bezpłatnie użyczyć nam konie, Klub Pony Groszki. Oprócz tego będzie muzyka na żywo, będzie godzinny koncert, będzie grillowanie. No i będą goście specjalni Mirosław Dąbrowski, Misiek z Nadarzyna, były gangster, który opowie nam swoją historię tak jakby nawrócenia, bo teraz zszedł z tej drogi przestępczej i prowadzi dwa legalnie działające biznesy w Tarnowie. No i także Zbigniew Masternak, pisarz. Jak oceniasz w ogóle, czy takie przedsięwzięcia służą szeroko pojętej edukacji społeczeństwa w tym zakresie właśnie, o którym na wstępie wspomnieliśmy, tak? Czy przynosi to jakiś efekt, czy nie przynosi? Takie działania jak na przykład organizacja takich imprez, takich wydarzeń, takich eventów. Myślę, Sebastianie, że każde wydarzenie jest bardzo istotne, no bo jest takie powiedzenie, że kropla drąży skałę. Więc chociażby dzięki, jeśli temu wydarzeniu miałoby się dowiedzieć dosłownie garstka ludzi, 5 czy 10 osób, to już jest plus, że uświadamiamy ludzi, bo tak naprawdę dalej świadomość tego, czym jest alienacja rodzicielska, nie jest szeroko znana w społeczeństwie. Tak, tutaj szczególnie u nas w mieście, gdzie też jest dużo tych dzieci alienowanych, bo ja znam tu wiele przypadków, też paru ojcom pomagałem wcześniej tutaj, jak gdyby, no, żeby te kontakty były podtrzymywane, czy w ogóle przywracane. Sam też cały czas borykam się z tym problemem, bo swojego Fabiana nie widzę od 7 lat, mimo tego, że wygrałem sprawę, gdzie byłem ścigany na całą Polskę, tak? Głośną sprawę Czajtalera, to zostałem uniewinniony wraz... No chyba byłeś jednym z nielicznych ojców, do którego strzelali. Tak, dokładnie tak. No i uważam też, że takie inicjatywy są niezbędne. A ja chciałem Ciebie w ogóle zaprosić do naszej inicjatywy w ogóle politycznej. Tutaj właśnie w tym okręgu nowej siły politycznej, która się rodzi, to jest Zjednoczeni Ponad Podziałami. I jedną z głównych założeń, tak, tego działania to będzie właśnie zmiana prawa, zmiana tego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości szeroko pojętym. Mhm. No i szczególnie tutaj będziemy zwracać uwagę na właśnie te sprawy, które są prowadzone przez sądy tak zwane rodzinne, które moim zdaniem i nie tylko moim, ale w opinii wielu ojców i wielu ludzi, którzy mieli jak gdyby styczność z tymi sądami, że po prostu tam jest ta główna patologia i z tym po prostu trzeba walczyć. No Sebastianie, ja owszem, jeśli chodzi o propozycje jakichkolwiek działań, jestem otwarty, bo w tej sprawie myślę, że warto zrobić wszystko i działać z każdym, żeby w końcu przywrócić pewną normalność, jeśli chodzi o prawo do wychowywania naszych dzieci. Tym bardziej, że patrząc też na taką sytuację globalną tego, co dzieje się na świecie, no to tak naprawdę no, ta energia męska, którą potrafi przekazać ojciec naszym dzieciom, jest niezastąpiona, więc no, musimy zadbać o to, żeby te dzieci były jak najbliżej z tym ojcem jak najczęściej. No ja Cię będę zachęcał i tutaj innych ojców, bo Ty pewnie masz też w tej chwili większe jak gdyby rozeznanie, bo ja się trochę wycofałem z uwagi na te działania także społeczne, właśnie jakieś tam polityczne i trochę. I myślę, że będziesz takim dobrym tutaj po prostu człowiekiem na właściwym miejscu. Żeby, to jest takie zaproszenie ode mnie, no, od Bogdana Morkisza, od Wojtka Kornowskiego, tak samo głównych frontmenów tego nowego ruchu politycznego,
o którym będzie coraz głośniej, jest coraz głośniej. No i my właśnie chcemy zmienić całkowicie po prostu to prawo, nazwijmy tak, ten wymiar sprawiedliwości, między innymi w zakresie prawa rodzinnego też, tak, żeby to wreszcie miało ludzkie oblicze i żeby nie było więcej takich sytuacji, że dzieci wychowują się bez drugiego rodzica, szczególnie bez taty tutaj u nas w kraju, bo to jest system. No generalnie to jest prawo naturalne, to nie powinno być regulowane jakimkolwiek dodatkowym kodeksem, tylko prawem naturalnym i konstytucją, prawda? No, konstytucja zapewnia ochronę rodzicielstwa. Rodzicielstwo to jest ojcostwo i też strona oczywiście kobieca, ale no jakoś dziwna jest ta interpretacja tego, że jeżeli mowa o rodzicielstwie, to pod tym określeniem mało ludzi dostrzega ojca. Weź powiedz też o swoim doświadczeniu, pokrótce, tak, jak to u ciebie wygląda, jak wygląda po prostu kontakt z... Wiesz co, tak naprawdę, Sebastianie, myślę, że początek drogi u mnie był tak jak u każdego z nas, czyli te kontakty były utrudniane. Później na szczęście na drodze mediacji doszło do porozumienia. No i na ten moment tak naprawdę no, udało się wypracować taki kompromis, że od września dziecko będzie ze mną około 14 dni w skali miesiąca. Więc mam nadzieję, że tak pozostanie, że nikt nie będzie chciał w tym mieszać i niczego utrudniać. No i też tak na bazie swoich doświadczeń również prowadzę fundację, która nazywa się Nowy Start i też otworzyłem kancelarię Olech Partners, gdzie bezpłatnie pomagamy wszystkim ojcom z Radomia, jeśli chodzi o sprawy rodzinne. No, prowadzimy mediacje między rodzicami, ale też pomagamy w pisaniu dokumentów, różnych wniosków do sądów. No, robimy to bezpłatnie, bo to jest nasza idea, nie bierzemy za to ani jednej złotówki. Zależy nam po prostu na tym, żeby jak najwięcej dzieci odzyskało swoich rodziców. No właśnie, no i to jest takie przesłanie na dzisiejszy dzień, Dzień Ojca. Ty masz to szczęście i moim zdaniem idziesz dobrą drogą. Ja też wszystkim ojcom doradzam w tej chwili, żeby za wszelką cenę się dogadywać, tak? No najlepszą drogą tak naprawdę, pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, jest mediacja. I to jest najszybsza droga i najtańsza. Tylko problem jest w tym, że mediacja jest procesem dobrowolnym i dwie strony muszą tego chcieć. Problem jest w tym, jeżeli z jednej strony jest wola, a z drugiej nie. No bo tutaj głową muru nie przebijemy niestety. No w większości to jest tak, że właśnie gdzieś tam mamy, tak, kierowane poprzez prawników swoich, czy w ogóle gdzieś tam poprzez jakichś tam pracowników, MOPS-ów, kuratorów i tak dalej, no doradzają im, żeby jednak ten konflikt po prostu generować, a nie gasić go dla dobra dzieci. No bo to nakręca zarobek. To nakręca zarobek. Im dłuższa sprawa w sądzie, tym więcej zarobią pełnomocnicy. To niestety takie jest po części w dużej mierze żarowanie na czyimś nieszczęściu, nie? Tak, dokładnie. Podsycanie konfliktu. No mówię, ty jesteś szczęśliwy z tego tytułu, ja ci gratuluję w ogóle, że osiągnąłeś właściwie opiekę naprzemienną, można powiedzieć, bo tak to należy praktycznie nazwać w takiej sytuacji. Ale bardzo dużym kosztem, nawet kosztem własnego zdrowia, ale tu już nie chcę aż tak mocno się zagłębiać. Jest to naprawdę, sam wiesz, jak bardzo jest to kosztowny proces, który odbija się na całym człowieku i w fizyczności, i na psychice. No tak, na zdrowiu, na finansach, na życiu osobistym, na życiu rodzinnym, w ogóle całej rodziny, nie tylko mówię o tym życiu takim bezpośrednio. Mamy i taty, którzy gdzieś tam się z jakichś przyczyn dostają. No i najważniejsze to, co powiedziałeś, że ważne jest, żeby była druga strona, żeby był partner do jakiejś mediacji, do rozmowy, a często tak się zdarza właśnie, że tych partnerów nie ma do rozmowy i to generuje konflikt. No, ale tutaj też, Sebastianie, jest orzecznictwo sądu, podejrzewam, w Białymstoku, w którym jest stwierdzenie, że jeżeli jedna strona konfliktu tak zwanego rodzicielskiego podejmuje specjalne pewne czynności, które mają służyć temu, żeby podsycić konflikt, to orzeczenie tak naprawdę powinno być odwrotne w stosunku do tego, jaki jest zamierzony cel takich działań. No ale niestety nie wszystkie sądy patrzą w taki sam sposób na tę sytuację. No tak, jeden sąd uzna to orzeczenie, tak, a inny znajdzie 100 innych, które mówią odwrotnie. Tak, u nas niestety kultura prawna jest troszkę inna niż w Stanach Zjednoczonych na przykład, bo tam przy procesach sądowych można powołać się na orzeczenie jakiegoś sądu i sąd bierze to pod uwagę. Niestety w Polsce czegoś takiego nie ma i panuje pewna swoboda w tym orzecznictwie. Dzisiaj będzie tutaj, z tego co wiem, sporo przedstawicieli mediów. Czy będziesz też tym mediom, bo to są media, można powiedzieć tak kolokwialnie, mainstreamowe, tak? Czy też będziesz jak gdyby ten problem unaoczniał tym mediom? Tak, jak najbardziej. No, no powiem szczerze, że no, zdradzę tajemnicę. Zadeklarowała swoją obecność krótką Telewizja Polska. Mam nadzieję, że się zjawi. Jeśli się zjawi, to zrobię wszystko, żeby też ten temat był poruszony w telewizji publicznej. No to myślę, że na ten moment wiem wszystko. Cieszę się, że tu mnie zaprosiłeś w ogóle, także ten reportaż będzie na kanale na pewno.
I cieszę się, że się spotkaliśmy tutaj dzisiaj, że Dzięki serdeczne, Sebastianie. zaprosiłem Cię do udziału, mówię, w tej inicjatywie politycznej i mam nadzieję, że będziemy tutaj razem współpracować w tym zakresie, a także dla dobra naszych dzieci przede wszystkim, bo najważniejsze tutaj jest dobro dziecka, tak, Bardzo przede chętnie. wszystkim. No i na koniec znane powiedzenie, każdy ojciec, każde dziecko ojca ma, można sprawdzić DNA. Tak, tak jest, dokładnie.